Witam w kolejnym filmie. Tym razem porozmawiamy o kosztach opracowania projektu. Na forach internetowych pojawiają się ogłoszenia, zlecę tam opis wydumanego sprzętu i wynagrodzenie rzędu 2 zł za godzinę. No, życzę powodzenia z szukaniem fachowca, który za takie pieniądze wykona jakąkolwiek pracę, choćby położenie płytek chodnikowych, za sprzątanie pomieszczeń płaci się więcej. Zanim oprę się na konkretny przykład sondy logicznej, mam tu kilka takich zebranych różnych informacji, tu akurat z elektrozgrozy, jakieś tam zlecenie. No, widać tam link, link to jest dom, jedynie można się sugerować numerem tematu, bo mam to lokalnie u siebie na komputerze. Jedynie szukać po nazwie. Automatyka sterowania na Arduino. Może ten temat jeszcze gdzieś tam na elektrozie istnieje. Nie wnikając tu w szczegóły, są różne tu komentarze. Tu jakiś kalkulator cen projektu. No tu ktoś zalecił, żeby przejść na STM-a. Później pojawia się nowa już specyfikacja. Nikt tego tematu nie podjął, nie dziwi się, bo po prostu no ten budżet, tutaj nie wiem, czy w ogóle jest określony, ale no, oferty z zakresu 12 tysięcy. No za 2 tysiące to powiem wam szczerze, nawet nie warto takiego zlecenia dać, ponieważ będzie to jakiś chłam. Będzie tam coś działać, ale ogólnie będzie to badziewie zawodne i tak dalej. O, tutaj ma zlecający blade pojęcie wykonanie jednej sztuki. Niektórzy są nawet takimi głupkami, że piszą, że oni nie potrzebują prototypu, im jest potrzebna dokumentacja działającego urządzenia. No i czy ten kretyn wie, że aby mieć gwarancję, że urządzenie działa, które się opracowało, zwłaszcza jak tam jest program, to że trzeba wykonać prototyp i to nie jeden. Wykonuje się kilka prototypów z wielu powodów. Zawsze może coś podczas pracy się uszkodzić, wtedy nie traci się czasu na szukanie tam błędu, tylko bierze drugi prototyp i naprzód. Później działający jeden prototyp musi zostać u autora, drugi dostaje zlecający, może wtedy to przetestować, wychwycić błędy, a zleceniobiorca może te błędy poprawić, wysłać poprawiony kod programu i tak dalej. Nierealne jest to, gdy mamy jedną sztukę. Tu co tu mamy za komentarze? No tu widać się obudził, że prototyp może kosztować więcej. No. Jednak na moje oko to po prostu zlecający nie wie sam, czego chce. Tu jest taka ciekawa wycena banalnej rzeczy. To tu macie stronę, więc możecie się zapoznać ze szczegółami. I tu jest opisane, gdzieś tu będzie na początku.
właśnie. Niektórzy zlecają projekt jakiegoś urządzenia, które jest dostępne na rynku i dokładnie tak ma działać. Czyli można je kupić. No bo zlecający myśli, że jak ono kosztuje 1000 zł, to ktoś wykona projekt taniej. Bzdura. Wykonanie projektu, prototypu, to będzie kosztowało najmarniej 10 razy więcej niż gotowe urządzenie w sklepie, a może być to i 1000 razy. Generalnie im coś jest tańsze, tym koszt opracowania takiego urządzenia będzie wyższy. No jak myślicie, jeżeli myszka do komputera czy klawiatura kosztuje 20 zł, to opracowanie tego projektu kosztowało 10 zł? Nie, kosztowało dziesiątki czy setki tysięcy złotych. I ten koszt musi się rozłożyć na tą liczbę produkowanych egzemplarzy, żeby na tym zarobić. Tu jest to jakiś układ. Kojarzę, że jakiś to miał być układ. Ja coś tam prosty z przekaźnikiem. Taka no, naprawdę banalna rzecz i zobaczcie, wyceniona i to bardzo, tak powiem, no skąpo na 60 godzin pracy, czyli 3000 zł. No to urządzenie, które finalnie ma kosztować tu pewnie z 20 zł. Trzeba by całość przeczytać, ja to czytałem po prostu parę lat temu i aktualnie już na pamięć tego nie znam. W każdym razie jest to już jakiś punkt zaczepienia. Jest to ładnie tu rozpisane. Mogę wam powiedzieć, że założenia do projektu oscyloskopu, o którym nagrywałem film, trwały około 40 godzin. Programiście, takiemu konstruktorowi trzeba zapłacić 100 za godzinę. Jeżeli będziecie robili to przez firmę, to będzie to 400 zł za godzinę. No bo jednak musi zarobić prezes, musi być kasa na sprzątaczkę, na utrzymanie budynku, na podatki, księgową i tak dalej. 40 godzin razy 100, to widzicie, za samą ideę, jak coś zbudować, w jaki sposób zbudować, bo to nie jest tak, że jak pomysłowy Dobromir coś mi tam pyk, 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 kuleczka poskacze i haha, no już mam rozwiązanie. Nie, nie, tak nie jest. Szuka się w internecie, w czasopismach, czy w gotowych nawet urządzeniach czegoś, co mniej więcej nam odpowiada i analizuje, wybiera jakieś najbardziej optymalne dla nas rozwiązanie. A tego się nie robi w 10 minut, no. Nie ma co się oszukiwać. Ale teraz przejdziemy do konkretnego tu przykładu. Sonda logiczna, film o tym był. Gdzieś tutaj są fotki dla przypomnienia. O, to pierwsza wersja monochromatyczna. Tu już jakieś tam kolejne próby, jak widzicie, zanim powstała kolorowa, była wersja monochromatyczna, do której podłączono wyświetlacz i widzicie, one równolegle mogą pracować, więc to nie jest tak, że ta wersja ostateczna to było pak, o, już zrobione. Przedtem były inne rozwiązania, jak widać, więc wymagało to wykonania wielu płytek. No, tu mamy już taką wersję w sumie ostateczną, ale obudowa jeszcze nie jest robiona na, wycinana po prostu ręcznie, nie robiona na automatach. Tu jest już na automatach składane już płytki ręcznie lutowane, jest później tylko wyświetlacz i mikroswitche. To jakiś prototyp, bo widać, że ma proste tu zakończenia, niedopasowane do obudowy. O, i tu chociaż wersja w sumie ostateczna, ale później był jeszcze pomysł na rozwiązanie inne sterowania komparatorem, przy czym nie było nic wznawiane, więc
Nie, wyszła ta wersja z taką poprawką już. Rysunek płytki jest zrobiony z tego co pamiętam, no ale to dopiero wznowienie produkcji zaowocuje tym, że będzie to, oczywiście będzie trzeba wykonać kilka płytek prototypowych, złożyć, sprawdzić wszystko ok, dopiero zapuścić serię, tak? Bo raczej jak się zapuści seria, a potem jakiś błąd, będzie poprawiać w 100 sztukach jakiś tam błąd, może być czasami upierdliwy, bo dajmy na to, trzeba przeciąć ścieżkę pod scalakiem. No, a żeby przeciąć, trzeba go wylutować. Dlatego trzeba zrobić prototyp. O, tu też widzicie, banalna rzecz, jak i zakończenie tej sondy, które tu jeszcze jest taka wersja na stałe wlutowana. Później wpadłem na pomysł, że jednak można to zrobić lepiej. Nie wiem, czy tu będą. Nie ma tutaj tego widoku. To musiał może w tym. Tu już jest taka wersja, gdzie jest gniazdo 2 mm i można wkładać różne wtedy końcówki sobie, czy na stałe podłączyć, czy z różnymi zakończeniami. To są tak zwane te pogopiny, które mają na końcu, jest taka igła testowa i sprężynka, ułatwia to przy podłączanie, testowanie tam różnych punktów, końcówki są złocone. Wcześniej powinna być sonda, tu jest zaawansowana, a o, tu jest sonda logiczna, może tu będzie widać, nie, a to jest jeszcze wersja na stałe, tu ma tam tą sondę, być może na stronie internetowej są jakieś fotografie. Nie wiem, czy my tu jakoś tak nie widzę. No, dajmy sobie spokój z tym. Przejdźmy do kosztów. To będą koszty chyba samego programu, więc nie są to. Od pewnego czasu mam zwyczaj sobie w kodach źródłowych zapisywać, ile czasu pracuję nad projektem i w kolejnych wersjach, co było zmieniane. Tu nawet są daty, można zobaczyć w czasie, na przykład ile to trwało, taka robota. No tu nie jest na pewno wszystko, ale zobaczcie, że już ta wersja jakaś tam w miarę działająca, to koszt opracowania 16 tysięcy złotych. Więc ktoś by dał zlecenie opracować taką sondę, ona była sprzedawana po 200 zł. No i co, myślisz, że za 100 ktoś mu to opracuje? No życzę powodzenia. Te 100 zł to nie jest wygórowana stawka, taka powiedzmy standardowa, ni mało, ni dużo. Powiedzmy, no dałoby się znaleźć kogoś, że za 5 dych by to robił za godzinę, czyli by 50 razy, tu mamy 160 godzin, no za 8 tysięcy powiedzmy, żeby to ktoś zrobił. No tu dalej jak widać koszt rósł, doszły kolejne. Tu jak widzicie kolejny czas pracy. No nie jest to jakiś wydumany projekt, a jak widać trochę to kosztowało. No i główny koszt oczywiście, jak mówiłem, generuje czas pracy. Jakby do tego teraz jeszcze dodać, mając gotowy produkt, zależy co to jest, ale często trzeba to przetestować w różnych warunkach zasilania klimatycznych. Takie testy mogą potrwać miesiące. No i oczywiście to wszystko kosztuje. Do tego może dojść
koszt CE. No, przypuśćmy, że tą sondę mamy tu za te 16 tysięcy, już nie będę dodawał tych tutaj innych pierdzieł. No i chcemy ją super przetestować. Zakładamy, że to nie jest sonda, to jest coś, co musi pracować w warunkach tam od minus 20 do plus 70 stopni i tak dalej. I to jest samo testowanie. Jak wyjdą błędy, to będzie trzeba zrobić kolejny prototyp. No tam już zmiany, powiedzmy, w rysunku płytki będą i schematach nie będą duże. Później trzeba zmontować znowu z 2-3 prototypy. Jak testujemy w warunkach jakichś, jak się zachowuje, to nie jedną sztukę, a kilka, kilkanaście. No i to są takie pierwsze testy. Później nadzór by zrobić jeszcze takie, jakaś grupa beta testerów powinna testować. No to, to rośnie lawinowo, ale powiedzmy, że testujemy to przez miesiąc, czyli 168 godzin, czy 160 jest w miesiącu dni, godzin pracujących. 160 razy, no tu może być mniej, to już, chociaż no nie, też raczej 100 za godzinę, bo potrzebny jest sprzęt, który ktoś kupi i musi się mu zamortyzować, musi na tym zarabiać, spłacać na przykład kredyt za ten sprzęt, albo zbierać na nowy, na nowsze jakieś tam urządzenia. To już mamy 32 tysiące, no i to nam przeszło już te testy. Teraz beta testerzy, no to dużo mniej dostaną za te testy. Pytanie, jak długo powinni to testować. No to myślę, że to suma summarum tam kilku tych beta testerów, podejrzewam, że to kolejne 16 tysięcy. Więc mamy 40, no prawie 50 tysięcy, no niech będzie 50 tysięcy złotych. Teraz sonda, żeby się nam opłacało, no powiedzmy, że jej zmontowanie, cała tam, to wszystko, co tam jest, jak ja liczyłem wtedy te elementy, to było około 100 zł, no i wtedy mnoży się tą cenę zazwyczaj przez 2 i to jest cena detaliczna urządzenia. Jak sprzedajemy komuś hurtowo, to wiadomo, musi dostać rabat 20-30%. Także najmniejsza część zostaje w tym momencie dla autora. Ale zobaczcie, 50 tysięcy kosztowało kogoś na przykład opracowanie takiego urządzenia. Elementy kosztują 100, tak? To ile trzeba sprzedać? Zakładamy, że sprzedajemy detalicznie, nie ma sprzedaży hurtowej, sami się tym zajmujemy, no to my nie będziemy liczyć tego swojego czasu. Ale zobaczcie, 50 tysięcy, jak podzielimy na 100, zarabiamy na sztuce, to musimy sprzedać 500 sztuk, aby być na zero. Można też inaczej sprzedawać ją po 500 zł, zarabiamy 400 na sztuce i wtedy przy 125 sztukach jesteśmy na zero. Pytanie, czy ktoś wyda na takie urządzenie 500 zł. Tu też trzeba do tego podchodzić realnie. No więc jak widzicie, nie jest tak kolorowo. No i ludzie po prostu są nieświadomi, ile czasu trzeba poświęcić na jakiś projekt, ile czasu na napisanie programu. Ktoś powie, a na Arduino, kurna, ciach, składam, jest. No i dlaczego nie ma więc profesjonalnych urządzeń na Arduino? No, coś w tym jest, prawda? Wcale to Arduino nie jest takie proste, łatwe i przyjemne, jakby się wydawało, co już pokazywałem, że tam często nic nie działa. Jak działa, to niestety, na przykład na jednym tylko procku zmieniamy rodzinę i nic nie działa, bo się tam korzysta z jakichś specyficznych rozwiązań danego układu, danego mikrokontrolera. Teraz inny przykład, będzie bardziej... O, trzeba jeszcze napisać instrukcję, tak? Zrobić jakąś stronę internetową. To są kolejne koszty.
Akurat strony to ja sobie sam robię. PHP nie jest dla mnie JavaScript problemem, tym bardziej HTML, ale gdyby to zlecić, no to już to też będą jakieś naprawdę koszty. Trzeba teraz gdzieś mieć jakiś serwer, utrzymywać ten serwer. Oni nawet, chociaż było testowany, pierwsza seria 40 sztuk i miała błąd. Nie był on jakiś tam bardzo duży. Wystarczyło po prostu tu zeskrobać trochę maski lutowniczej i wlutować rezystor 0 ohm, ale jednak błąd się pojawił. Jakby on był poważniejszy, to by wszystkie płytki poszły do kosza, albo bym sprzedała w jakiejś tam, no, po kosztach, powiedzmy, i ktoś tam sobie by tam jakieś tam zmiany wprowadzał, drutował, no bo zamiast za płytkę zapłacić tam, nie wiem, na przykład 20 zł, zapłaciłby 5 zł czy 3 zł. A mnie osobiście, no, by się nie kalkulowało. A tutaj jest jakieś rysunki do frezowania. Mnie by to się nie kalkulowało, żeby robić. A teraz taki licznik częstotliwości i czasu. Tylko tak patrzę. Tu go nie widzę. Pewnie w projektach EP. Może zrealizowanych. Spróbuję może tak. A, tu pewnie jest w EDW. No właściwie to znam jego przecież. Znam. O, mamy licznik częstotliwości i czasu. Tu weźmy wersję dla AVT. I tu będzie niestety koszt samego tego, ale sobie podsumujemy. Zobaczymy, ile kosztowało opracowanie samego, powiedzmy, serca tego licznika. Po datach tu już widać, ile to zajęło czasu. Później jakieś tu, jak widzicie, były zmiany. No i suma summarum, a tu jest podsuma. Czyli to, co tu jest. Trzeba się teraz połapać, co jest co. No widzicie, 42 godziny próby na płytce Nucleo, tak? Jak to ogólnie zbudować? I takie prace badawcze, tak? Tu mamy. Czyli jeszcze nic nie powstało, a już ponad 4000 zł poszło. Nie mogę tu się połapać, ale aha, bo tu jest razem suma, czyli suma 162 godziny, a tu mamy. Czy tu wyjdzie te 140? No to wyjdzie, tu 20, 28. No, czyli opracowanie samego tego serca, tego licznika częstotliwości, to jest 162 plus 145. I tu nie będzie w ogóle kosztów obudowy, no jakby do tego dodać, to wyjdą w ogóle tam kosmiczne pieniądze. Już mamy 30 tysięcy. Ale to wierzchołek góry lodowej. Ponieważ do tego dochodzi kolejna płytka, kolejny program.
co tu mamy? To jest sonda. Ja się trochę tu zagubiłem. Tu by trzeba to zsumować sobie. Poszło tu, jak widać, dość szybko, ale nie mamy tu kosztu czasu złożenia prototypu, kosztu tego prototypu płytek, więc jak widzicie, to jest wszystko niedoszacowane. A tu mamy sumę 41 i potem 4, czyli 45 godzin, tak? Czyli tutaj było wszystko 41 godzin, a później po jakimś czasie jeszcze dorobiłem sumę kontrolną. Dobrze. Ale to się składa z wielu płytek. Później mamy płytkę obwodów wejściowych. Tak to nie najlepiej to działa. Tu mam już zmontowany, że no 48 godzin. No, mógłbym tutaj dalej liczyć. Gdyby chcieć to policzyć dokładnie, to nawet ta suma, podejrzewam, by była razy 2. I nadal nie ma to żadnych testów, nie ma CE. CE to jest tak na dzień dobry z 15 tysięcy. Więc, no, jak widzicie, taki banalny, bym powiedział, miernik częstotliwości i czasu, no, trochę kosztuje. Teraz, gdy będę robił wersję AVT, tą, o ile będę robił tą 3278, nazwę już zostawię, chociaż nie będę robił tego dla AVT, ale jest na laminatach, no i jakoś trzeba nazwać ten swój produkt, niech już tam to zostanie. To oczywiście tam prace będą krócej trwały, bo wykorzystam część prac i doświadczeń, które zebrałem podczas budowy tego poprzedniego urządzenia. Więc naturalnie trzeba uwzględnić w koszcie opracowania tej nowej wersji także koszt opracowania starej, bo to nie jest tak, że nie można tego policzyć, bo nikt nie, powiedzmy, że tamtą wersję zrobię w ciągu 100, powiedzmy, godzin, ale to jest nierealne, jak widzicie, żeby 100 godzin wykonać takie urządzenie. Także, no, chyba macie tu już jakieś tam pojęcie, dlaczego to tak kosztuje. A teraz ktoś powie, no, na Arduino, no właśnie, czasem trafiają się zlecenia, koniecznie ma być na AVR-ze albo koniecznie na Arduino. I to jest poważny błąd, bo jeżeli ktoś mi chcę, żebym zrobił projekt jakiś skomplikowany, nie mówię o banalnym jakimś sterowaniu, nam przekaźnikiem z pilota podczerwieni. Wtedy nie ma aż tak drastycznych różnic, ale jak coś jest bardziej skomplikowane, to robiąc na AVR-ze muszę się nieźle nakombinować. Jak program jest duży, to też więcej zabawy, więc generalnie cenę mnożę przez 2. Czyli jakby ktoś chciał ten licznik częstotliwości i czasu na AVR-ku, zapłaciłby 2 razy więcej, czyli powiedzmy nie, ile tam wyszło, 40 tysięcy, no zapłaciłby 80, a może bym szedł do 60, no to zależy od wielu czynników, jakie tam by mikrokontrolery były, bo jak z debugwirem, to jest męka i na pewno tą cenę wtedy już razy 2, a wypadku, bo po prostu dłużej będę pracował.
jak jest, że i tak, no to szybciej to idzie. I to samo, jak ktoś chce na Arduino, to wtedy jest problem, bo nie mam debugera, więc wtedy koszt razy 4, bo zajmie to właśnie tak mniej więcej 4 razy więcej czasu niż na STM32. Często jak już ma być koniecznie na Arduino, to robię to, na przykład gdy ma to być Arduino AVR, no bo generalnie właściwie na tym kończy się Arduino. Jak wam pokazywałem, szybsze mikrokontrolery niewiele dają, rzadko kiedy coś sensownego dają, więc robię projekt na AVR-ku, używając po prostu tamtego, no AVR Studio, czy tamtego nowszego, teraz tego Microchipa, używam debugera. Jak już mam całość napisaną, to wtedy konwertuję to na format zjadliwy dla Arduino. Można to zrobić wręcz definami, trzeba po prostu program pisać od razu pod kątem Arduino. Więc mam projekt uruchomiony w normalnym środowisku. Nie muszę tak dużo czasu tracić wtedy na samo to Arduino, ale z Arduino jest poważny problem, że kod skompilowany dzisiaj po miesiącu już może się nie kompilować. Chyba nie wyjaśniałem tego zagadnienia, ale związane jest to po prostu z bibliotekami, że one się zmieniają i wszystko się może wysypać, albo kod się rozrośnie na tyle, że się w procku nie mieści. A trzeba pamiętać jeszcze, że taki kod z czasem, na przykład klient będzie być może znajdował błędy, albo będzie chciał rozbudować, jakieś zmiany wprowadzić, więc musimy usiąść znowu, coś tam robić. No i jeżeli mamy Arduino, to możemy mieć bardzo duży problem, żeby ten projekt dalej rozwijać. Jak mamy normalne środowisko, takiego problemu nie ma, tam się biblioteki sami nie zmienią, musimy to robić świadomie i wiemy, że to zrobiliśmy i z czym to się może wiązać. Poza tym zawsze możemy sobie zrobić tą furtkę, że mamy stare biblioteki i w razie czego pracujemy na starych. Także mam nadzieję, że ci, co obejrzeli ten film do końca, nie dadzą już idiotycznego zlecenia na jakimś forum, że zlecę wykonanie tam przez Ethernet, ma jakaś być komunikacja, aplikacja na Androida i na iOS-a, cudawianki, nie wiadomo co jeszcze, budżet 1000 zł. Także zalecam rozwagę i podejście do tego. Gdybyście to wyrobili, to ile byście za to wzięli, a nie ile wy chcecie za to dać. Dziękuję, do zobaczenia.